ruszyły konferencje dotyczące piękna Gór Sowich. W ramach projektu pod nazwą Unikalne Piękno Środowiska Naturalnego Gór Sowich, realizowanego przy wsparciu finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Podczas odbywających się konferencji każdy zainteresowany może przybliżyć sobie wiedzę na temat fauny i flory tych wyjątkowych gór. Projekt trwał już od stycznia 2019 roku, jesteśmy na ostatniej prostej. Ale tak naprawdę od września zaczyna się ta kampania edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz szkół licealnych. Jesteśmy w tej chwili na jednej z 13 konferencji realizowanej w ramach tego projektu, skierowanej do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz do mieszkańców 13 miejscowości z terenu 5 powiatów. Ta konferencja ma na celu pokazanie z jednej strony najcenniejszych, najrzadszych, najbardziej zagrożonych gatunków fauny i flory Gór Sowich, ale z drugiej strony chcielibyśmy też pokazać, jak działalność człowieka wpływa na zanieczyszczenie środowiska, na degradację tego środowiska i co możemy zrobić, aby to środowisko chronić. W ramach tej kampanii edukacyjnej organizujemy również konkursy. Pula nagród to jest blisko 20 tysięcy złotych. Zachęcamy tutaj uczniów szkół podstawowych i szkół średnich, żeby wzięli udział w tych konkursach, bo warto. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konkurs.górysowie.pl. Zachęcamy wszystkich do udziału w prelekcjach i konkursach, bo jak słyszeliśmy, pula nagród to aż 20 tysięcy złotych. Szczegóły dotyczące kolejnych konferencji znajdą Państwo również na oficjalnym profilu facebookowym pod nazwą Unikalne Piękno Środowiska Naturalnego Gór Sowich.